Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przeniesiemy się do lat 1979, 1978 i 1977. Na początek najważniejsze wydarzenia. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Jimmy Carter został zaprzysiężony na prezydenta USA. Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premier Wielkiej Brytanii. W Polsce odbyły się obchody 60. rocznicy odzyskania niepodległości. Rozpoczęto produkcję samochodu FSO Polonez. Odbył się start rakiety Sojuz 30 z Mirosławem Herbaszewskim na pokładzie. Odbyły się też Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Argentynie, wygrane przez Argentynę w finale z Holandią 3-1. Sony zaprezentowało Walkmana. W USA McDonald's wprowadza Happy Meal. Światłowód zostaje użyty po raz pierwszy do połączenia telefonicznego. W Emden zakończono produkcję Volkswagena Garbusa w Europie. Do kin wchodzą Obcy, Rocky 2, Sprawa Kramerów, Mad Max, Star Trek, Superman, Grease, Szczęki 2, Menażeria, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Gwiezdne Wojny 4, Nowa Nadzieja, Gorączka sobotniej nocy, Szpieg, który mnie kochał i O, jeden most za daleko. Na świat przychodzą Kourtney Kardashian, Kevin Hart, Chris Pratt, Adam Levine, Pink, Jason Momoa, John Krasinski, Kate Hudson, Ian Somerhalder, James Corden, Usher, James Franco, John Legend, Ashton Kutcher, Nicole Scherzinger, Wołodymyr Zełenski, Louis Fonsi, Nelly Furtado, Kanye West, John Cena, Shakira, Tom Brady, Psy, Orlando Bloom, Chris Martin i Jason Eros. To były wydarzenia z lat 1979, 1978 i 1977. A teraz, co tam panie w telewizji? W Polsce premierę ma Sonda i Piątek z Pankracym. W USA po raz pierwszy wsiadamy na pokład statku miłości. Zobaczymy wyścigi Duke'ów i historię rodziny Ewing z Dallas. W Wielkiej Brytanii emisję rozpoczyna Top Gear, a w Czechosłowacji Szpital na peryferiach. Na telewizyjnym podwórku w Polsce istnieją dwa kanały, TP1 i TP2. W USA startują Madison Square Garden Network, CBS Satellite Network i Nickelodeon, a Star Channel zostaje przekształcony w The Movie Channel. We Włoszech startuje Rai Tre. Teraz trochę szerzej o programach z lat 1979, 1978 i 1977. Na początek Sonda. Był to program popularno-naukowy emitowany na antenie TP1 od 8 września 1977 roku do 29 września 1989 roku. Prowadzony był przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. Według zapisów powstało 488 odcinków, w tym 19 odcinków specjalnych, łącznie z powtórzeniami i programami zrealizowanymi po wrześniu 1989 roku. Wyemitowano ponad 560 odcinków. Pierwsze wydania Sondy były realizowane w formule typowego magazynu w studio, z udziałem gości i materiałami filmowymi. Wkrótce jednak pojawiła się docelowa forma programu. Każdy odcinek był poświęcony jednemu zagadnieniu z dziedziny nauki lub techniki. Dwaj prowadzący program dyskutowali zagadnienie, reprezentując przeciwstawny pogląd sceptyka i entuzjasty, jednak unikając sugerowania widzowi ostatecznego rozstrzygnięcia. Dyskusja najczęściej odbywała się w studiu i połączona ona była z wykonywaniem doświadczeń oraz prezentacją pomocy poglądowych. W niektórych przypadkach program odbywał się poza studiem, na przykład w zakładach przemysłowych. Dyskusja zawierała element komizmu i inscenizacji. Poprowadzący często przebierali się w kostiumy i ważną rolę odgrywała scenografia. Doświadczenia i prezentacje wykonywane były najczęściej za pomocą prostych i pomysłowych, często jakby domowych środków. Jedną z przyczyn były po prostu skromne środki finansowe, jakimi dysponowali producenci tego programu. Dyskusja była przeplatana i podsumowywana materiałami filmowymi. W dyskusji unikano sięgania do zawiłych teorii, których nie można by było zobrazować. I pierwszy odcinek tego programu został nadany 8 września 1977 roku. A teraz Piątek z Pankracym.
Był to program telewizyjny dla dzieci emitowany od marca 1978 roku do 22 czerwca 1990 roku. Emitowany był w piątki około godziny 16:40 w programie pierwszym. Prowadzącym był najpierw Zygmunt Kęstowicz, później Tadeusz Kudecki i jako ostatni Artur Barciś. Pan Kracy był lalką imitującą psa. Animowany był przez Huberta Antoszewskiego. Kolejny z seriali to Statek Miłości, w oryginale The Love Boat. To amerykański serial emitowany w latach 1977-1987 przez stację ABC. Producentem serialu był Aaron Spelling. Akcja rozgrywała się zwykle na wycieczkowym statku pasażerskim Pacific Princess. Pasażerowie i załoga statku przeżywali wiele zabawnych lub miłosnych przygód. I serial doczekał się również kontynuacji The Love Boat The Next Wave. Kolejny z seriali to Dukowie Hazardu, w oryginale The Dukes of Hazard. Serial nadawany był przez stację CBS od 26 stycznia 1979 roku do 8 lutego 1985 roku. Łącznie wyemitowano 147 odcinków w 7 sezonach. Serial śledzi losy kuzynów Duke, Beau Duke'a, w tej roli John Schneider, i Luca Duke'a, w tej roli Tom Wapat, którzy mieszkają na rodzinnej farmie w fikcyjnym powiecie Hazard, stanie Georgia. Mieszkają razem z ich kuzynką Daisy, w tej roli Catherine Bach, i ich starym wujkiem Jessem, w tej roli Denver Pyle. Kuzyni ścigają się w swoim spersonalizowanym samochodzie Dodge Charger z 1969 roku. Unikając nieuczciwego, udolnego i skorumpowanego komisarza okręgowego Hassa Haga, w tej roli Sawyer Book, oraz nieudolnego i skorumpowanego szeryfa Rasko P. Coltrane'a, w tej roli James Best. Beau i Luke zostali wcześniej skazani w zawieszeniu za nielegalny transport bimbru. Ich wujek Jess poszedł na ugodę z rządem Stanów Zjednoczonych, że w zamian od powstrzymania się od rozpowszechniania bimbru, Beau i Luke zostaną wypuszczeni warunkowo. W rezultacie Beau i Luke są na 5-letnim okresie próbnym, nie mogą nosić broni palnej lub opuścić powiatu Hazard, chyba że dostaną pozwolenie od swojego kuratora, czyli Haga. Kolejny z seriali to Dallas. Serial był emitowany na antenie CBS od 2 kwietnia 1978 roku do 3 maja 1991 roku. Jego akcja skupiała się na zamożnej rodzinie Ewing, którzy są właścicielami kompanii naftowej Ewing Oil. Serial skupiał się pierwotnie na małżeństwie Bobiego Ewinga i Pameli Barnes, których rodziny były zaprzysięgłymi wrogami. W miarę rozwoju serialu, starszy brat Bobiego, potentat naftowy J.R. Ewing, stał się główną postacią serialu. Łącznie wyemitowano 357 odcinków. Serial doczekał się spin-offu Nuts Landing w 1979 roku. Spin-off trwał 14 sezonów i łącznie wyemitowano 344 odcinki. W Polsce serial miał premierę 31 lipca 1988 roku na antenie TVP2. Tam wyemitowano 4 odcinki. Później serial emitowała Telewizja Polsa do 2 lutego 1994 roku, do 23 sierpnia 1996 roku i tam wyemitowano 146 odcinków. Serial również był emitowany na antenie Wizja 1 w latach 1998-1999. Kolejny z programów to Top Gear. To brytyjski magazyn motoryzacyjny produkowany przez BBC. Jego nadawanie rozpoczęto w 1977 roku. Początkowo prowadziła go znana prezenterka BBC Angela Rippon. Program wystartował jako typowy informacyjny magazyn motoryzacyjny, prezentujący nowe modele samochodów i inne zagadnienia związane z motoryzacją. Wzrost oglądalności Top Gear nastąpił na początku lat 90., kiedy program zaczął prowadzić Jeremy Clarkson.
zmieniając profil programu na niestroniący od kontrowersji magazyn z elementami show dla miłośników samochodów. Obok Jeremiego Clarksona program prowadził wówczas Quentin Wilson i kierowcy wyścigowi Steve Needle oraz Vicky Butler Henderson. Program cieszył się sporą oglądalnością i miał wielu wiernych widzów. Stał się wpływowy i opiniotwórczy na rynku motoryzacyjnym, m.in. dzięki formule bezkompromisowego przedstawiania poglądów, również na temat konkretnych modeli samochodów. I tak program był emitowany do 2001 roku, kiedy to Jeremy Clarkson odszedł z programu, a jego oglądalność zaczęła spadać. Nowa formuła programu powstała w 2002 roku, po tym jak Jeremy Clarkson wraz z producentem Andy Willmanem opracowali nowy format programu. I Jeremy Clarkson z programu odszedł ponownie w 2015 roku. Potem prowadzącymi zostali Chris Evans, Matt LeBlanc, Sabine Schmitz, Chris Harris, Rory Reed i Eddie Jordan. Kolejny z seriali to Szpital na peryferiach. W oryginale Niemocnice na kraji Mesta to czechosłowacki serial telewizyjny. Opowiada losy pracowników oddziału ortopedii w peryferyjnym czeskim szpitalu oraz sprawy rodzinne, szczególnie rodziny doktora Sowy, doktora Blażeja i doktora Strossmayera. Serial był emitowany, pierwsza seria w 1978 roku, a druga w 1981 roku. Serial opowiada o życiu prywatnym lekarzy ze szpitala w czeskim mieście Bor. Bohaterowie pracują na tutejszym oddziale ortopedii. Do oddziału dołącza świeżo upieczona doktor Elżbieta Czeńkowa, która zostaje wprowadzona w fach przez doktora Józefa Strossmayera, czyli sarkastycznego zastępcę ordynatora. Oprócz Strossmayera do oddziału należą dr Blażej, dr Cwach, natomiast ordynatorem jest szanowany i bardzo doświadczony chirurg dr Karol Sowa Senior, który powoli szykuje się na emeryturę. Ma on syna Karola Juniora, który również jest świetnym fachowcem. Młody Sowa ma jednak problemy z piciem w czasie pracy, przez co zostaje wyrzucony z praskiej kliniki. Po odejściu doktora Sowy nowym ordynatorem ma zostać Strossmayer. Jednak nie dochodzi to do skutku, gdyż uderzył nieuczciwego chłopaka swojej córki. Ostatecznie funkcję ordynatora przejmuje doktor Blażej. W zemście decyduje się wyrzucić Cwacha z pracy. I to by było wszystko na temat programów telewizyjnych z lat 1979, 1978 i 1977. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do roku 1976. Do zobaczenia!